What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! No! You're just dead weight! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC 5. Jak widzicie, orbów mam znowu czerwonych troszkę więcej, ale to akurat dzięki temu, że przeszedłem sobie poprzednie misje, aby zrobić je na eskę. I w końcu się udało, ale prób było trochę. Nevermind. Wykupiłem sobie wszystkie zdolności do V. Myślałem, że będzie ich mieć więcej. Mniej niż sądziłem, że mieć będzie. Ale rozpocznijmy misję. Może uda mi się coś wam tutaj pokazać. Użyłem sobie tego nowego stroju dla V. Dobra, i na start sprawdzę umiejętności od tych. To się okazuje, że ten królewski sztych to jest jedyny upgrade, jaki był do kupienia w tym Niko. Zobaczmy teraz tak, gryf. Wciskaj. Przytrzymaj i puść. Okej. Tutaj szarżuję. Dobra, kontrola do tyłu i do przodu. Do tyłu, do przodu przytrzymaj. Okulnik to jest tylko do tyłu i przytrzymaj. Te dwa nic nie robią. Dobra. To spróbujmy tej kontroli. Nie kontroli. Blokady. Przytrzymaj X, okej. Now get to work. At your pleasure. Scorch them. Coming at you, baby! Rise, little piggy! No, dawaj. Teraz tego bym poprosił. I teraz patrzcie, pyk. Pierce throne. Crush him. Rest in peace. To poszło nieźle. Pierwsza walka na podwójne S. To wyszło ładnie. Tak więc nabiło mi oczywiście to walnięcie tym sztychem. Także spoko na dziś. Ale to był tylko gryf, nie? A teraz jeszcze bym chciał zobaczyć na przykład właśnie odcienia tej nekomosy, że na przykład jeża wypróbować, bo jeż też był teraz dobry, tylko właśnie nie wiedziałem, jak to zrobić. Więc zobaczmy gryf. Tutaj po prostu, właśnie, to jest co? Spamuj Y, pauza, dwa razy Y, a potem spamuj Y, okej. Przełamanie na ziemi, namierzenie i w przód z atakiem, dobra. Jeż. A, przytrzymaj i puść Y. Ok. Tutaj. Dobra, po prostu dalej przytrzymuj. Sędzia. Namierz do tyłu Y. Rożen. Do tyłu, do przodu Y po namierzeniu. W powietrzu wciśnij Y. Do przodu i do tyłu w powietrzu Y. No i energia oraz animusz to. To jest tylko defense. Dobra, ten koszmar to może sprawdzę, jak już faktycznie będę go testował. Mamy oczywiście kulę, więc sobie wszystkie zgarniamy.
bo to, że do Wii niczego teraz nie kupię, no to oczywiście wiadomo, na Dantego warto by sobie trochę pooszczędzać. No i na Nero też będzie. Pewnie mu coś dojdzie jeszcze. Bo jeszcze tam brakuje mi chyba jednej zdolności. Ten czołg chyba co nas ustrącił w poprzedniej misji. To mi się wydaje. No. No szkoda mi tych kul, żeby nie odzyskać sobie triggera, ale jak już mam kul, no to... Przecież nie będę specjalnie zużywał triggera, żeby tylko zebrać kilka kulek. No mogłem trochę przemyśleć bardziej. Dobra, zobaczmy teraz tego jeżyka. Pięknie. Dobra, co mogło jeszcze? Do przodu, do tyłu. Nice. Raz, dwa. Okej. Raz. Tutaj nie. Raz. Dobra, ale to nie. Raz, dwa. A nie, dobrze, coś wykorzystałem. Dobra, czekaj. Raz. No, ej, wal się. Dobra. Raz. A powiedz mi, kto się wykonał. Fajny koszmara w takim razie. Return him to the underworld. Rest in peace. Your death shall end your nightmare. Return him to the underworld. Chyba przypadkiem striggerowałem jakieś combo od koszmara. Dobra, jeszcze coś. Jeszcze. Into nothingness. Ładnie. I akurat koszmar się skończył. Czytaj, trigger się wyczerpał. No, niecałe. Coś tam jeszcze mi zostało. Ale... Tak, mamy tak mniej niż więcej. Znaczy, na górze nie ma żadnego sekretu, to jestem aż zdziwiony. Mamy kolejną tą do usunięcia i... To tyle. Dobra. O! Ty. Co to jest? Czy to jest... Tak, to jest niebieska kulka! O proszę, patrzcie jak skubańsko schowane! Ale dobrze to wypatrzyłem, kurde! Bardzo posprawnie... Oj, proszę! Mamy uzupełnienie życia za Fliko. Lubię to. Bo zauważyłem, że... Jeśli chodzi o sekretne misje, to nie jest ich 20 jak w poprzedniej grze, czyli właśnie w szkółce, tylko jest ich tylko 12. I to nie 12 dla każdej postaci, tylko po prostu jest 12 sekretnych misji w ogóle. Na całą grę. Teraz fajnie wykorzystamy te białe kule. Okej, jedna taka roślinka mi przywraca... druga taka, to chcę to zgarnąć. Kurde jak. O, chyba że, czekaj. Zaatakujesz to dla mnie? No, dawaj. Halo, tu jestem. O, come on.
Slice'em. Cień tego nie zniszczy, niestety. Chyba, że mogę jakoś... A Boże, tu! Mogę, czy nie? O, come on! Serio? Przydałby się tu wejść za spokojnie. Czemu jakaś niewidzialna ściana... Czemu mnie jakaś niewidzialna ściana blokuje? Prawdopodobnie sobie patrzyliśmy od tamtej strony, tam poszedł? Bez sensu. Dobra, jak już to zobaczyłem, no to nie ma bata, żebym to sobie teraz odpuścił. A, dobra, tędy. I tu na górę. Górę, to jest potężna cofka de facto. To prawie na sam koniec poziomu muszę się przesunąć. Wróć prawie na początek. No, Jezus. To, że się zablokował teraz. O, serio? Jakaś walka trwała? Z kim? Chyba, że liczymy tego wielkiego kloca jako walkę, no ale wątpię. Dobra. Tu. Dobra, wait a minute, jak tam wejść? Aha, super. Czyżby pierwsza zacinka? Tam się da wejść do środka. Widać to, że jest korzeń. Tego całego klifota, który muszę zniszczyć. Tutaj dalej nic nie zrobię. Nie przejdę. Tego nie wysadzę. Tu też wyżej nie wejdę. Super. Dobra, ufam, że to jest jakaś przyszła arena i dopiero to odblokuję, a nie, że to jest tylko teraz do wzięcia i potem już nie. Dobra, ten cień zrobił faktycznie nie to, co chciałem, żeby zrobił, no ale... A ty czekaj, tu się mogę chyba dostać, na górę. Czekaj, jak tu wejść wyżej? O. Jezu, jak na złość. Nie od ściany. Serio, stary. Super, blokuje mnie niewidzialna ściana. XD. Tu też nie doskoczę? Ciekawe. Dobra, tu idę dalej. Dobra, mam nadzieję, że tam wrócę, bo ja nie chcę takiej kulki, takiej ładnej kulki zostawiać. O, co to za wielkie gówno. Królowa Empusa? Królowa Szkodników, okej. Okay. Raz, dwa. Halo. Raz, dwa. O właśnie. Gaudium. Poszło. Kurde, jak głęboko tą laskę wbił, że ta się siła może ją wyjąć. Dobra, mogę tu koszmara zrzucić, ale szczerze, no nie czułem potrzeby nawet. No przecież na spokojnie byś tam wskoczył, typie. Dobra, tu rozumiem jest powrót, tak? Poprawka, tu byłby powrót, gdybym nie zaskoczył. Okej, okay, czyli rozumiem, to był taki point of no return w takim razie. Tylko teraz nadzieję, że nie zniszczyłem sobie. Nie zaprzepaściłem sobie szansę na zdobycie tej kuli. O, ale nie, dobra, już widzę blask. Jesteśmy jednak
Właśnie z tej strony. Bo właśnie muszę iść takie tędy. I zabrać sobie kulkę. Czy jej fragment. Okej. Okej, chyba troszeczkę podwyższył pasek Figera, tak mi się wydaje. Powiem, ładna jest ta przewaga kolory, jeśli chodzi o właśnie Vee. Ale szczerze, jakoś tak bardziej przemawia do mnie ten czarny strój. O, może szkoda, że czerwonego stroju nie ma, to byłoby też fajne. Takie bardzo ładne połączenie kolorystyczne. Bo czarno-czerwony. Jezu, jak ja lubię czarno-czerwone stroje. Ja mam to. No i moje przejście. Ciekawe, czy w tej misji też będzie jakaś walka z bossem na koniec. A zobaczmy się te ataki w powietrzu. Right. Okej, rozumiem, to był ten pierwszy, a teraz cyk, czekaj. Cyk, do przodu, do tyłu. Nie, jeszcze raz, do przodu, do tyłu. A to chyba on musi być w powietrzu, a nie ja. Okej, czyli trzeba jakieś ataki wykonywać, żeby on się jakby wybijał w powietrze i potem dopiero mogę testować. Dobra, tego nie zniszczę. To idziemy dalej. Tutaj dozyskujemy trigger, reszta przerabia się na czerwone kulki. Zobaczcie, jak to nie działa w ogóle. No. O, dobra. Proszę ładnie. Do mnie, bliżej, bliżej. O, właśnie, ten gruby też. Okej, to się do stylu niestety nie liczyło. Szkoda. Dzień dobry, witamy koszmara w takim razie. Nie. To jest, gdzie jest koszmar? Chcę go dosiąść. Dobra, i teraz zobaczmy te umiejętności. Koszmar. Podczas awansu, w trakcie zakazanego ciosu, mocny argument, sytuacja krytyczna, desperado, zakazany cios. Też podczas awansu, będąc na ziemi, namierz, do przodu, do tyłu lub dwa razy w przód, ok? A potem przytrzymaj B w trakcie tego, ok? A, ok, dobra, dominacja to jest ten strzał właśnie, co on zrobił, ok? Tutaj przemieszcza, czyli to jest taran, powiedzmy. Opuszcza i podężnie uderza. Będąc w powietrzu, naciśnij B, ok? W aktywacji mocnego argumentu, czyli tego, będąc na ziemi, namierz w przód i B, a potem naciśnij i przytrzymaj B. Dobra. O. Okej, okay, chyba właśnie sam to zrobił. No dobra. Można i tak. Jezu, prawie potrójna eska! Tak bliziutko, tak bliziutko. Szkoda, że nie wyszło. Dobra, chodź cieniu, lecimy dalej. Dobra, coś z tej strony. A, patrzcie, złota kula schowana. Jezu, ale co jej tak dużo jest? To jest naprawdę aż dziwne. No. Ascend. Pierce thrower. Nice.
Powtórzył mi to licznik triggera, ale trudno. Nabiję tego w miarę szybko. Gouges, rest in peace. Jezu, zajebisty, zajebisty track ma, to muszę przyznać podczas walki, ale Nero ma chyba lepszy. Dobra, bijcie, bijcie, to jest zaprzeczona, tutaj dużo orbów. No. Oh, come on, serio. No, oh, wierzę. Kurde, mogłem na A wlecieć, nie? Z tej walki chociaż. A nic, trudno się mówi. Dobra, jesteśmy coraz bliżej tego drzewka. Okej, skoro jest telefon, to znaczy będzie zaraz walka z bossem. Bo zawsze jak jest telefon, to jest albo walka z bossem, albo taki po prostu mega mocnym przeciwnikiem. Okej, mamy też żyćko do odzyskania. Niewiele, ale zawsze coś. Dobra, dla całej animacji tego, co się stanie, z chęcią zadzwonię po niego, bo wiadomo, jako Wii już niczego nie kupię, ale jestem ciekaw, jaką animację teraz będzie miała Niko na dojazd. Hey, I could use a hand. Ugh, you got it. Wait right there. Minotauru! What? Jaki... Jak ona się przeżarł? Co tu się... Boże, co tu się stało? Dobra, chodź. Bo chciałem coś zobaczyć jeszcze, a propos tego, to było w przedmiotach, a nie do zakupowania. Jezu, zajebiste. Nie o to mi chodzi. Czekajcie, to jest gdzie? W samouczku? Zwykły? I... Nie, ale sobie, sobie aż odznaczę to tak po prostu, żeby nie było. Foto nie, ale kurde, jakieś fajne fotki dałoby się tutaj dziabnąć dzięki temu. Dobra, czy to było chyba w menu głównym była ta opcja, żeby sprawdzać kompendium, czy co to było. Ale trzeba to będzie zobaczyć, bo na pewno o V bym się chciał dowiedzieć czegoś więcej. Oho, dobra, i będzie boss, widzimy jakiegoś rycerzyka demonicznego. Malthus, of course, more trouble. Not sure about that one though, never seen him before, not in the underworld anyway! Search for the Devil's Sword, Sparta. You know where it is. He told me to leave it be. But I'm afraid it still concerns me. As long as there is a blood descendant of Sparta, I cannot take any chances. Do you understand? Find it and destroy it! Only then will his reign be truly realized. Jeździec tego wielkiego ptaka, ona jest tym ptakiem w jakimś stopniu. Ej!
Elder Geryon Knight, Cavaleria z Otchłani. I see. I know what you are. Don't worry. I'll be gentle. Dobra, ta laska na pewno jest z jakimś stopniu mieczem, sądząc po tym metalicznym odgłosie. Udało mi się w jakimś stopniu chyba go uniknąć nawet. Całym przypadkiem, ale się udało. One thought fills immensity. It's not the time of poetry. Your taste of despair. When there's a will. Oh, come on, akurat nie spadł na face. Szkoda. Dobra, na koszmara wskakuj. Dobra, Jezu, moment, nie potrafię zmienić tej umiejętności do koszmara. Myślę, jak to było? Tutaj naciskaj, tutaj dwa razy i dwa razy pauza i ten, ale tutaj ta dominacja, zakazany cios to jest właśnie to, czyli namierz, dwa razy w przód, a potem przytrzymaj B, okej. Species, but apparently not quite extinct. Until today, that is. Aha! Okej, czyli Geryon to jest jakby rasa konia, a nie tylko pojedynczy demon. Proszę. Czyli co rozumiem, z niego będzie dla Nero proteza, która spowalnia czas. Pamiętajcie, Dante miał taki styl. Quick Silver się nazywał i właśnie spowalniał czas. Dobra, bij go w cieniu, bij. Oj! Oj! Oj, oj! Gorzej, to gorzej. Dobra, moment. Muszę z tego letargu odtegować. No już. Jeden wstał. Take that momentum and send him right back. Zbyt koszmara, nawet na chwilę tylko. O, ładne. Kurde, akurat nie wszedł. Dobra. Dobra, koszmar, chodź tu. Atakuj se sam nawet, nie będę cię. Ten koszmar nie zdąży się zespawnić w ogóle. Przez tego słowa, jakiego on nam nałożył. No jest akurat się ten, jak zamienił w tą gilotynę, to powiem wiecie, że chcę mu podjechać, no. No, dawaj! Jest, jest! Dobra, kończymy go. Może to jest bitwa, że walka, w której nawet nie miałem jak użyć tego. Użyć książki, żeby sobie naładować przemianę. I'm fine. I must chase him. If the Devil Sword Sparta still exists, it may very well be our only hope. Think about this for a minute now. What will you do if you find him? You gotta be strong in mind and body to wield the Sparta, and you, sir, are neither. Hate to break it to you, but the Sparta will just be too much for you. For me, yes. But what if the boy, Nero,
Czy Nero będzie mógł władać Spartą, tak jak Dante w jedynce? To jest coś, co z chęcią bym zobaczył. Ale proszę, czyli teraz jakby zabiliśmy Kunia, a jeszcze został dla nas rycerzyk. Sparta. Even I should be able to sense its presence. Okej, okay, koniec misji. I kurde, patrz jak misje tam się układają. Akurat pół godziny mi to zajęło. I kolejna misja, no a, lubię to. Dobra, dalej. Zmiana gracza na Nero. Aha, dobra, i dlatego jest jakby wcześniej. Bo jak rozumiem, to się działo równo... Jakby to, co robił Nero, się działo przed tym, co robił V, ale... Tak w miarę równocześnie pewnie na się nachodziło. No zaczęło się 2 minuty wcześniej, nie? Ale no... Finalnie się w podobnym momencie wydawało. Okej, okay, dostosuj. Mamy coś nowego. Czyżby już była nowa proteza? Hej, hej! I got a new arm for ya. Mechanizm usprawniający chłopczyca. Drugocący chwyt. I really worked up a sweat on that one. Niszczycielska broń. I to tyle póki co. Czy się odblokowały jakieś nowe zdolności? Tu niestety nic. Róża nic. Krowa ma full. Napęd full. Postanowisz... Okej, czyli tylko róża, jakaś jedna zdolność mi tu została do odblokowania. I nieco zaczepka, bo zobaczyłem, że u V mam 100%, ale zaczepki nie mam odblokowanej. Czyli to się jakby nie liczy do tej... To się nie liczy do zdobywanych zdolności. Dobra, kurde, pokaż mi teraz tylko, gdzie to jest... Tu, niszczycielska dłoń. Mam spory zapas, to sobie myślę, mogę to kupić. No mogę nawet maksymalnie 99, ale nie. Kupmy tak może... Tak z 5 kupmy. Przy okazji wam pokażę, jak wygląda kupowanie. Wydajemy kulę, a Niko po prostu pojedyncze ściąga jakby z haczyka. No i mamy zapasik. No i jeszcze ta chłopczyca. Też kupimy po 5. I tak to wygląda. A zakup hurtowy, no to nie jest tak, że nawet tak po kolei ściąga te wszystkie, tak? Tylko po prostu kupujecie naraz na przykład 5, no i dodaje się wam do każdego poskramiacza po 5 sztuk. Ale zobaczmy, co to robi. Chłopczyca, poskramiacz demonów z ukrytą mocą, którą możesz doładować błękitną różę i czerwoną królową. Możesz dostosować czas trwania doładowania. Okej, okay, to bym sobie musiał przetestować szczerze, bo nie wiem, jak to mogło działać. To się co, rozumiem, wciskam B i kolejny strzał z róży albo atak królową jest mocniejszy. Ale na przykład nie tak, że do róży po prostu daje mi jeden ładunek napędu, tylko na przykład mam 3 ładunki napędu, wciskam to i jest po prostu jeszcze większy wpierdol, tak? Tak to działa. Jeszcze niszczycielska dłoń. Poskramiacz demonów zadający śmierć jednym ciosem przy użyciu techniki pogromcy demonów zwanej niszczyciel. Rozpada się po jednym użyciu. O kurde. Okej, okay, czyli to jest troszeczkę nawiązanie do poprzedniej części, gdzie Nero mógł właśnie użyć swojego Devil Bustera, jak to się nazywało. Właśnie tej swojej łapki mógł co chwilę tego niszczyciela spamić. Tutaj może tylko raz. Ale to zadaje jeden cios, zabija jednym ciosem wszystkich, poza bossami, czy tylko takie pomniejsze demony, bo to jest też osobna kwestia. Bo niszczyciel w poprzedniej, w czwórce zadawał tylko duże obrażenia, nie zawsze był one-shotem. Ale dobra, to sprawdzimy, na spokojnie. Czekaj, sprzęt, to mamy właśnie magazynek, no i kule, ale nie. Dobra, to do tego magazynka mam tutaj co? Puenta? Dobra, puentę. Na początku dałbym sobie tutaj niszczycielską dłoń. Natomiast uwertury chłopczyce. I dalej Gerbera i Zamęt. To tu niech będzie jeszcze uwertura. I makaronowy niszczyciel. Może niech będzie też ten kolejna, ta niszczycielska dłoń. To jest nawet spoko. Albo nie, tu niech będzie... Właśnie nie, czekaj. Tu niech będzie uwertura. Tutaj muszę to, tak wiecie, pozamieniać to pojedynczo. Bo niestety to jest taki... A nie, to jest puenta, czekaj, nie, to chcę... Tą Gerberę tutaj. Tutaj mamy chłopczycę. No i tu mamy jeszcze
jednego niszczyciela sobie damy, a na sam koniec kolejki mogę dać na przykład nakonanie błogą przyjemność, bo staram się akurat nie ubrywać w miarę, bynajmniej. Uwerturę jeszcze jedna. Może być. I na sam koniec możemy dać jeszcze mega niszczyciela. Te dwa pierwsze poskręcia raczej dość szybko zużyję, więc nie ma się co martwić, że nie będę miał miejsca na kolejne. Więc dobrze. Jestem w ogóle ciekaw na przykład, jak to będzie działało, jeśli chodzi o doładowanie tego niszczyciela. Wiadomo, wtedy też on się zniszczy, ale wtedy jeszcze dodatkowo powinien zadać większe obrażenia. No ale zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC 5, w którym jako Nero wykonamy misję 6. No i być może po tej misji, będzie w misji 7, będziemy mieli właśnie dostęp już do tej nowej łapki dla Nero, która być może będzie właśnie spowalniać czas. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!